Specjalnie zapytam w czasie przeszłym. Bo może teraźniejszość. No. Mogłoby coś wyjść nie tak i tak dalej. Czy lubiliście filmy z Jamesem Bondem Agent 007? Lubiliście? No właśnie to jest niesamowite. Kiedyś miałem okazję trochę więcej czytać o tajnych agentach. Potrafią naprawdę czasami przez lata ukrywać swoją prawdziwą tożsamość, być we wrogim sobie środowisku, ale być tak jakby swoim człowiekiem, prawda? Do perfekcji opano, mają opanowany ten język. W Kraju, gdzie prowadzą misje, byśmy powiedzieli, są takimi native speakerami, znają wszystkie zwyczaje i naprawdę przez szereg lat potrafią, potrafią niezauważenie, prowadzić, prowadzić swoje specjalne, tajemne zadania. I tytuł dzisiejszego kazania Tajny agent. Tajny agent. Ale spokojnie. Nie będę chciał mówić o, o masonach w kościele, prawda? O Jezuitach, którzy gdzieś tam był wspomniany Walter Fight, możecie jego słuchać, on Wam sporo powie na ten temat. Nawet nie będę chciał mówić o tym, że w, Wewnątrz kościoła, prawda, mogą być jakieś takie osoby, typu jak Judasz, prawda, który tak bardzo blisko był z Panem Jezusem, ale ostatecznie można zobaczyć, że miał gdzieś jakąś ukrytą agendę, i ostatecznie ostatecznie doprowadziło go to do zdrady, zdrady Pana Jezusa. Zdajemy sobie sprawę, że no niestety taka jest rzeczywistość, ale nie o tym dzisiaj. Nie o tym dzisiaj, chociaż myślę, że to też jest ważny temat. Dzisiaj będziemy chcieli przyjrzeć się takiemu zagadnieniu, że jakby jest wielu chrześcijan, jest wielu chrześcijan, którzy no wydaje się, są takimi tajnymi agentami w świecie. To znaczy, że potrafią być lata w jakimś środowisku i nawet nikt nie domyśli się, że są naśladowcami Chrystusa. Prawda? Może tak być cz cz czasami, że ktoś jest na przykład uczniem czy pracownikiem w jakimś zakładzie i ludzie no, nie zdają sobie sprawy z tego, że on jest nawróconym chrześcijaninem. No bo. Yy, Specjalnie użyłem takiego zwrotu nawróconych chrześcijanin, bo akurat żyjemy w takim kraju, że no trudno spotkać kogoś, kto nie jest chrześcijaninem, takim nominalnym, ale, ale w takim nawróconym. I potrafią przez lata ukrywać jakby swoją taką duchową tożsamość. Pamiętacie apostoła Piotra, kiedy razem. Kiedy był czas, gdy schwytali Pana Jezusa i Piotr szedł aż na ten dziedziniec najwyższego kapłana, to wiemy, że Piotr był rozpoznany, tak? On był rozpoznany jako uczeń Pana Jezusa i na początku był rozpoznany prawdopodobnie po wyglądzie, że ktoś po prostu kojarzył, że Piotr chodził z Panem Jezusem, tak? ale za trzecim razem to jest w ogóle też ciekawe że 73 werset, na przykład 26 rozdziału Mateusza, mówi: że w chwilę potem przystąpili ci, co tam stali i rzekli Piotrowi: Prawdziwie, Ty też jesteś z nich, wszak zdradza Cię i Twoja mowa. Być może chodziło o jakiś dialekt galilejski, którym posługiwali się apostołowie jakaś gwara była. Zresztą Wy też tutaj macie swoistą gwarę, więc myślę, że, że, dobrze, że dobrze zrozumiecie to. I to jest interesujące, co stało się później, bo 74 werset brzmi tak. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. Nie znam tego człowieka. W grece to słowo zaklinać, ono może brzmić, brzmieć przeklinać, bluźnić. I to jest zastanawiające, tak, że Piotr, no ludzie podejrzewali, że on jest naśladowcą Chrystusa, to Piotr użył takiego słownictwa, żeby już nikt nie miał wątpliwości, prawda? I powiedzieli, a nie, 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 dobra, to tak, tak uczniowie Jezusa na pewno by się nie zachowywali. To jednak, to jednak... Yy, nie może by on. I czytamy, że później już nikt go nie pytał o to, prawda? Tutaj jakby ta historia się kończy. Czyli Piotr w taki sposób dał poznać, poznać siebie, że nie jest uczniem Chrystusa, że jest jednym z tych wszystkich dookoła, że w zasadzie już nikt nie miał wątpliwości. Piotr był świetnym tajnym agentem, prawda? Tak potrafił się, nawet już, już prawie go rozpoznali, a on tak potrafił wyjść z sytuacji, że powiedzieli, no jednak, jednak nie, damy mu spokój. I oczywiście to trochę taka ironia, tak? W taki ironiczny sposób to mówię, ale, ale wydaje się, że czasami możemy mieć taką pokusę, kiedy jesteśmy w takich, a niewinnych okolicznościach, kiedy może tą cenę naśladowania Chrystusa należałoby ponieść, żeby przemilczeć. Pewne, pewne rzeczy. I na początku, tutaj, Artur przeczytał fragment z listu do Jakuba, i pozwólcie, że otworzymy ten fragment z listu do Jakuba z drugiego rozdziału. Osiemnasty werset. Jakub pisał: Powie ktoś, Ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja Ci pokażę wiarę z uczynków moich. Jakub jakby nakreśla dwa rodzaje wiary. Jedna wiara, ta pierwsza, pokaż wiarę bez uczynków, to w zasadzie taka wiara trochę abstrakcyjna, prawda? Byśmy mogli to powiedzieć, że to jakiś pogląd, jakiś, może jakieś uczucie, co najwyżej, prawda? Bo, bo, bo w można mieć też jakieś takie uniesienia religijne, emocjonalne, ale jakby Jakub daje do zrozumienia, że to nie jest ten rodzaj wiary, którą powinni mieć chrześcijanie. Bo zresztą później w XIX wersecie dopowiada: Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. To też jest zastanawiające, że ten dziewiętnasty werset jakby pokazuje, że demony są bardziej religijne od mnóstwa ludzi, którzy w ogóle nie wierzą, prawda? Bo demony chociaż wierzą, a ludzie jakby idą krok dalej i w ogóle, w ogóle nie mają wiary. Ale ta druga wiara, którą on pokreśla, podkreśla, to jest wiara, która. Objawia się na zewnątrz, prawda? Jest, on mówi, ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. To jest coś, co można zobaczyć, coś, co można usłyszeć. Taka wiara determinuje nasze, nie tylko nasz sposób myślenia, prawda? Ale nasze czyny, nasze postawy, nasze słowa, nasze zachowanie. I. I jakby Pismo Święte wielokrotnie to przedstawia, być może pamiętacie, kiedy czterech mężczyzn przyniosło na noszach swojego przyjaciela do pana Jezusa. I pamiętacie, jak narrator jakiego słowa tam używa? Że Jezus zobaczywszy, co, pamiętacie co zobaczywszy? Wiarę, prawda? Zobaczcie, że prawdziwą wiarę. Można zobaczyć, tak? Prawdziwą wiarę można zobaczyć. To nie jest coś, co można, no nie wiem, można się zastanawiać, yy, czy jest, czy nie ma, ale, ale ją po prostu widać. I kiedy czyta się Ewangelię, można zobaczyć, że Jezus właśnie takiej, takiej wiary, tego rodzaju wiary szuka. I może kilka takich przykładów, z Ewangelii Łukasza, gdybyśmy otworzyli siódmy rozdział tej Ewangelii, to w dziewiątym wersecie, kiedy jest ta piękna historia o setniku, który miał prośbę do Jezusa. Albo może jeszcze przeczytamy wcześniej tak, te deklaracje tego setnika, Szósty werset Jezus poszedł z nimi, a gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie truć się, nie jestem bowiem godzin, abyś wszedł pod dach mój, dlatego i sam siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mając pod sobą żołnierzy, i mówię temu idź, a idzie, a innemu przyjdzie, a przychodzi, a memu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzys towarzyszącego mu ludu, rzekł: Powiadam Wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Jezus szuka wiary. I tutaj znalazł, prawda? Znalazł w całym Izraelu takiej wielkiej nie znalazł. I byśmy powiedzieli, w jaki sposób uwidoczniła się ta wiara w życiu tego setnika. Przez jego słowa, prawda? Byśmy powiedzieli przez ten dialog z Chrystusem, mimo że byli oddzieleni, tak i byli pośrednicy w tym dialogu, ale no, dialog z Chrystusem to nic innego jak modlitwa. I zobaczcie, że no już w zasadzie sama modlitwa pokazuje, że no, wierzymy, że jest Bóg, prawda? Bo to list do Hebrajczyków mówi, że jak ktoś przychodzi do Boga, to musi wierzyć, że, że ktoś słyszy, tak i że w, w wynagradza. Ale, ale myślę, że też jest różnica, w jaki sposób się modlimy. I jak się czyta, te słowa setnika, to można zobaczyć takie takie. Pełne przekonanie, tak? Takie pełne przekonanie, zdecydowanie, był absolutnie pewny co do tego, co Chrystus potrafi, może zrobić. I na tym opierała się Jego, jego prośba. I Chrystus usłyszał, tak? Usłyszał tą wiarę i naprawdę był zadziwiony. I jedna rzecz mnie zastanawiała w tym, bo jeśli setnik miał taką wiarę jak nikt w Izraelu, to mnie to zastanawiało, to dlaczego setnika sobie nie powołał na apostoła. Przecież no... Apostołowie, no właśnie, jaką apostołowie w, w takim razie mieli wiarę, że setnik jakiś poganin miał większą od nich. I to też jest zastanawiające. Jak, jak, pozwólcie, że otworzymy może dwa takie fragmenty. Yy, dziewiąty rozdział właśnie Ewangelii Łukasza i tutaj 37. Yy. Trzydziesty i dalsze wersety, jak Pan Jezus powrócił z trójką uczniów z góry przemienienia. Nazajutrz, gdy zeszli z góry, zabiegł mu drogę liczny tłum. A oto mąż z tłumu krzyknął, mówiąc, nauczycielu, błagam cię, wejrzyj na syna mojego, na mojego jedynaka, bo to duch porywa go i zaraz krzyczy i szarpie nim z pianą na ustach i z trudem opuszcza go potłuczonego. Błagałem też uczniów twoich, aby go wygnali, lecz nie potrafili. A Jezus odpowiadając, rzekł, o Rodzie niewierzący i przewrotny, jak długo mam być z wami i, ma, i mam was znosić? I wydaje się, że te słowa rodzie niewierzący i przewrotny, no przede wszystkim dotyczą apostołów, którzy tam męczyli się z tym demonem, nie, nie potrafili go wygonić. I Pan Jezus mówi, no wy już powinniście mieć tę wiarę, a nazywa ich niewierzącym rodem. Tak? Rodem, który nie ma wiary. I można zobaczyć, że ten brak wiary no, wiązał ich ręce i oni nie potrafili usłużyć człowiekowi. Tak? To, to jest to dosadne stwierdzenie. Także ten w 40, w 40 wersecie ten człowiek e, mówi: Błagałem uczniów twoich, aby go wygnali, a oni nie potrafili. To jest straszne, prawda? Ludzie mieli duchowe potrzeby, błagali apostołów, a oni nie potrafili odpowiedzieć na te potrzeby. Zobaczcie, jaka, jak brak wiary może nas po prostu w straszliwy sposób wiązać. Ósmy rozdział. Ósmy rozdział, i tutaj. Historia na morzu. Uciszenie burzy. Wiemy, w jaki sposób uczniowie zareagowali. W panice wołali: mistrzu, mistrzu, 24 werset. A 25, kiedy Jezus już uciszył burzę, rzekł do nich: Gdzie jest wiara wasza? Gdzie jest wiara wasza? To jest mocne pytanie, prawda? Pan Jezus widział ich i mówił: Gdzie jest wiara? Gdzie jest wiara? Jezus szuka wiary, patrzy na uczniów i nie ma. Mówi: Gdzie ona jest? Powinna być. Powinna być. I ta sytuacja pokazała coś, prawda? Pokazała te braki. Myślę, że Bóg wprowadza nas w różne sytuacje, okoliczności w naszym życiu, żeby pokazać, co tak naprawdę mamy, a czego nie mamy. Bodajże w Ewangelii Marka ta sama historia i tam jeszcze Ewangelista Marek dokłada takie słowa. W usta pana Jezusa, czemu się boicie? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Oni zamiast wiary mieli strach, tak? Zamiast wiary mieli strach. I czasami tak u nas może być, tak? Że zamiast są pewne sytuacje i zamiast wiary to mamy strach wątpliwości. Zamiast tego pokoju od Boga to mamy stres. I. W różny sposób to się może objawiać. Ja pamiętam, byłem w takim jednym zborze, różne rzeczy organizowaliśmy i była taka jedna siostra, kochana, kochana siostra, ale zawsze, kiedy pamiętam, jest ten czas, kiedy... no. Robiliśmy jakąś reklamę pewnych wydarzeń, i tak dalej, i później te chwile oczekiwania, prawda, czy ktoś przyjdzie, czy nie przyjdzie. Znacie to, prawda, czy ktoś przyjdzie, czy nie. I, i pamiętam, była taka jedna siostra, która mnie tak potrafiła pocieszyć. Przychodziła do mnie, i tam powiedzmy było 10 minut, i mówi: No, chyba nikt nie przyjdzie, już. Chyba nic z tego nie będzie. To nie to. to. I wiecie, ja, ja rozumiem, ja rozumiem, że w ten sposób można się przygotowywać do tego, żeby nie być zbytnio rozczarowanym, prawda? No bo jak się nastawiamy, a i tak nikt nie przyjdzie, no to jak nikt nie przyjdzie, to powiemy. No tak myśleliśmy przecież, prawda? To jest straszne, ale, ale, ale właśnie czasami myślę, że coś takiego jest i myślę w taki sposób objawia się na przykład brak wiary, tak? Ja zawsze tej siostrze mówiłem, Bóg jest wielki, ja wierzę, że, 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 że przeprowadzi kogoś. I cieszyłem się, cieszyłem się, jak ta siostra później mogła być zaskoczona, tak? Zaskoczona. W ten sam ósmy rozdział Ewangelii Łukasza i tutaj no, bardzo ciekawa nauka z ust Pana Jezusa od szesnastego wersetu, od szesnastego wersetu, jakby to są słowa, które Jezus powiedział po tej przypowieści o czworakiej roli. I tutaj przynajmniej w Ewangelii Łukasza taki dosyć mocny nacisk jest położony właśnie na wiarę tak, w tej przypowieści. Na przykład tam w 12 wersecie, tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł, diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Albo w 13, że do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. I w każdym razie, w 16 wersecie czytamy takie słowa, nikt też... Nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia poduszkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie dodane odebrane. To jest bardzo ciekawe, bo jakby Pan Jezus mówi, jeżeli zapala Duch Święty ten płomień wiary w kimś, to nie po to, żeby prawda gdzieś pod kazalnicą ukryć albo gdziekolwiek, ale żeby to mogło świecić tak stawia na świeczniku aby widzieli światło ci którzy wchodzą to jest ciekawe że bóg po to zapala w nas ten płomień wiary żeby on był widoczny prawda żeby on był widoczny i to doświadczenie przez wiarę łaski pana Jezusa ono jakby nie może pozostać ukryte. I osiemnasty werset jest bardzo zastanawiający, bo Jezus tutaj stwierdza coś takiego, że no jak ktoś ma, ma wiarę, to będzie mu jeszcze więcej dodane. Tak? Jak ktoś doświadcza, pielęgnuje swoją wiarę, to będzie w tym wzrastał. Ale słuchajcie tej drugiej części, że temu, który nie ma, i to co sądzi, że ma. Zostanie zabrane. Jezus mówi, że ktoś może nie mieć, a sądzi, jest święcie przekonany, że ma. Tak? I wydaje się, że to jest ta, no byśmy powiedzieli właśnie, porównując to do tego listu Jakuba tego fragmentu, co czytaliśmy. To jest taka diabelska wiara, tak? diabelska wiara, która jest ograniczona gdzieś tylko w sferze intelektu czy jakichś emocji, ale ona nie jest widoczna. I człowiek może nawet przez lata żyć, no powiedzmy sobie, w takim samozwiedzeniu, w takim, w, w takim złudzeniu, że, że posiada wiarę, a tak naprawdę, a tak naprawdę może, może nie mieć. Dlatego, czy nasza wiara jest widoczna? Czy nasza wiara jest widoczna? Czy ludzie wokół nas mogą ją dostrzec? I to jest to, co sobie powiedzieliśmy. Jezus szukał wiary, kiedy przyszedł do narodu izraelskiego. Szukał tej wiary. Ale dzisiaj również Jezus szuka wiary. Na pewno pamiętacie te słowa. One też są w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale. W ósmym wersecie tam Jezus zadaje pytanie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jezus cały czas szuka wiary. Ja zdaję sobie sprawę, że żyjemy w czasach, gdzie coraz trudniej może wierzyć. Ale ale Jezus cały czas szuka wiary. Jezus przychodzi tutaj do tego kościoła i szuka prawdziwej, żywej wiary. Wiary, która będzie widoczna. Jestem przekonany, że diabeł chce, byśmy byli takimi tajnymi agentami. I pamiętacie, no, można mnożyć takie sytuacje, ale jak Jezus wjeżdżał na Osiołku do Jerozolimy, prawda, i ludzie wyrażali tą swoją wiarę, tak, że to jest Mesjasz, wyrażali swoją miłość do Niego, swoje uwielbienie, kiedy mu śpiewali Hosanna. I wtedy starszyzna przychodzi i mówi cicho: uciź ich, Ucisz ich. I Pan Jezus mówi, jak oni nie będą krzyczeć, to kamienie będą wołać. Tak, diabeł chce nas w jakiś sposób uciszyć, tak jak wtedy Jego przedstawiciele chcieli uciszyć tych, którzy podążali za Chrystusem. Pamiętam jedno takie doświadczenie. Kiedy chodziłem jeszcze do technikum i na koniec lekcji angielskiego mieliśmy w, w gronie samych chłopaków właśnie lekcję języka angielskiego i pamiętam, że. Jednego razu, kiedy już była końcówka lekcji, nie wiem, tam z 10 z 10 minut pani już skończył się temat i powiedziała: Dobra, to teraz tak bardzo luźne o sobie porozmawiamy. Tak otoczyliśmy tą panią, taka młoda nauczycielka, i, i wyszedł temat. Już nie pamiętam, jak to się stało, ale wyszedł temat seksu przedmałżeńskiego. Gorący temat, prawda? <grym> ja już wtedy byłem tak świeżutko po chrzcie. I wiecie, i. Wszyscy, no wszyscy chłopcy w mojej klasie no, mieli takie podejście, nie ma żadnego problemu. No. nauczycielka mówi: Ja też myślę, że nie ma żadnego problemu i tam przytaczali sobie różne argumenty, że tak kota w worku nie można kupować. i, i znamy takie takie światowe hasła. A ja siedzę cicho. A ja siedzę cicho. Taki tajny agent. To mówię, nie będę, się, nie będę się wychylał. Ale wiecie, był tam mój kolega Piotrek, ateista. On mieszkał blisko mnie. Do szkoły mieliśmy tak z 20 minut, z pół godziny. Więc, kiedy szliśmy, Rozmawialiśmy o naszych poglądach, ścieraliśmy się czasami na różne, na różne rzeczy, znał, jakie, jakby na różne tematy wiedział, jakie mam podejście i wiedział, jakie mam podejście odnośnie tej kwestii. No i tak Piotrek słucha tego wszystkiego, patrzy na mnie. Słucha tego wszystkiego patrzy na mnie. I w pewnym momencie tam siedział akurat na biurku u pani i tak w końcu. A Marcin nie uznaje seksu przedmałżeńskiego i jest adwentystą dnia siódmego. <grym> A ja mówię wtedy: no tak, tak, tak. <grym> Trzeba się było przyznać, ale wiecie, wtedy sobie pomyślałem: Boże, to ty ust ateisty musisz używać, żeby pewne rzeczy wyszły na jaw, bo ja taki tajny agent jestem. I wiecie, pomyślałem sobie, jest straszne. Straszne. No, Bóg nas uczy, tak? Bóg nas uczy. Jak kamienie nie będą. Jak my nie będziemy mówić, kamienie będą wołać, ateiści będą wołać czasami. Bóg ma różne sposoby. Wiemy, że nawet przez osła potrafi powiedzieć co nieco. Więc, więc, no, ale to, to w nas zapala ten płomień wiary, tak? To nam daje poznanie tej cudownej prawdy, daje poznanie siebie, żebyśmy mogli objawiać to, objawiać to światu. Pozwólcie, może jeszcze na takie dwa krótkie doświadczenia kiedy byłem na swojej takiej pierwszej placówce w Bielsku Podlaskim i tam spotykałem się z taką kobietą z kościoła zielonoświątkowego. Znaczy, kiedy pierwszy raz do niej przyszedłem, zaproponowałem jej takie studium biblijne, ona się zgodziła i kiedy zaczęliśmy, ona chciała wiedzieć, kim jestem, a ja nie chciałem jej powiedzieć, <śmówię> mówię, spokojnie, studiujmy Biblię, nie będziemy tutaj w wyznania wchodzić, tylko zobaczymy, co, co Biblia mówi. A ona mi wtedy powiedziała takie ciekawe słowa. Twoja mowa cię zdradzi. <gryś> Twoja mowa cię zdradzi. I wiecie, na trzecim spotkaniu powiedziała, jesteś adwentystą. <gryś> Chociaż nie rozmawialiśmy, nie, ja nie mówiłem o sobocie, nie mówiłem o jakichś takich bardzo naszych rzeczach, ale powiedziała, jesteś adwentystą. Ostatnio, jak chodziłem po Skoczowie z pewną kobietą, z pewną kobietą e, rozmawiam i ona po krótkiej chwili mówi: Pan musi być pastorem. <grym> A ja mówię: No, ciekawie, skąd, skąd ona do tego e, doszła. W każdym razie no, nie mówię tego absolutnie, żeby w jakiś sposób się chwalić, tak? ale, ale żeby to powiedzieć, tak? że pewne rzeczy są widoczne, tak? Pewne rzeczy są widoczne. Bóg chce, by były widoczne. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że bycie tajnym agentem w niektórych sytuacjach no, ma swoją mądrość, prawda? Pamiętacie, Estera. Gdyby nie była tajnym agentem, to może by nie została żoną króla. A tak, a tak, prawda? Ale w od, przyszedł odpowiedni moment, i ona zdała sobie sprawę, że trzeba tą swoją anonimowość porzucić, powiedzieć otwarcie o swojej tożsamości, tak? I myślę, że. Za każdym razem za każdym razem, gdy jesteśmy w pewnych sytuacjach, to to jest takie wezwanie, żebyśmy objawiali to, co w nas jest. Za każdym razem, gdy jesteśmy na przykład pod wpływem prowokacji, gdy ktoś nas mocno prowokuje, to jest czas, żebyś ujawnił tą łagodność Chrystusa, prawda? Świat może wiemy, jak reagują na prowokacje agresją krzykiem a to jest czas żebyś ty objawił tą chrystusową łagodność za każdym razem gdy jesteśmy chwaleni pod oklaskami prawda gdy ktoś nam mówi dobre słowo o nas to jest dobry moment żeby Objawić pokorę, tak, żeby ta pokora Jezusa była w nas widoczna. Zawsze, gdy przybywa ci majątku i stajesz się coraz bardziej bogaty, to jest dobry moment, żeby ujawniła się w tobie ta skromność, o której Biblia mówi. Gdy cierpisz, nie wiem, może to być choroba, może to być. Yy, Cokolwiek innego, jakieś psychiczne cierpienie, to niech inni zobaczą w Tobie wtedy cierpliwość. Gdy ktoś Cię zranił w taki czy w inny sposób, gdy ktoś nas w jakiś sposób atakuje, to to jest dobry moment, żeby okazać gotowość do przebaczenia. I zobaczcie, że to są chwile, kiedy trzeba się ujawnić. Kiedy nie można postępować jak świat, tylko wtedy trzeba bardzo wyraźnie iść śladami Pana Jezusa. Kiedy trzeba oczywiście powiedzieć, że tak, jestem Adwentystą, tak, wierzę w taki czy inny sposób, też są takie momenty I, tr i, trzeba, i trzeba wtedy tą pochodnię wysoko, wysoko podnieść. Ale w tych różnych sytuacjach, doświadczeniach życiowych, są różne okazje, żeby. Nasze czyny przemówiły może nawet jeszcze głośniej niż słowa, prawda? Żeby ten Chrystus wewnątrz nas mógł się objawić. To jest czas, by Chrystus był widoczny w nas. Amen.